alkoholiczka z piwem, a to jest apfelsaft, to jest sok jabłkowy z wodą od moich dzieci i nie pija go, bo za dużo cukru mo, ale chciałam, żeby pasowało do ubioru. Witam was bardzo serdecznie. Ja mam tutaj swoja kawka, chlipnita się w ten piękny poniedziałkowy poraneczek. Życie jest zajebiste. Każdego dnia budzimy się na nowo, z nowymi możliwościami i z nowym życiem. I to, co zrobimy dzisiaj, jest najważniejsze. Nie to, co jutro, nie to, co wczoraj, to, co zrobimy dzisiaj. Chciałam wam pożyczyć cudownego tygodnia i mam nadzieję, żeście cudownie spędzili weekend. A ja przyjechałam z moim nowym, pełnym uzębieniem. Teraz mogą hejterzy się dowalić do kufla ze sokiem jabłkowym, jak nie mogą się dowalić do zębów. Kochani, cieszę się, że zrobiłam te zęby, że mi wszystko to tak klapło. Że terminowo wszystko zdążyła, że mi, bo miałam tutaj 4 praktycznie robione, że wszystko jak mi nałożyli, dopiłowali, że wszystko działa, wszystko funkcjonuje normalnie, no po prostu jeszcze zdążyłam tam kilka rzeczy jeszcze w Polsce zrobić, jak żeście widzieli, że się łop kupiła. Ja wróciłam do domu wczoraj cały dzień, normalnie faulencowałam, to znaczy, że praktycznie nic nie robiłam, tam trochę sobie pogotowałam jeszcze, żeby mieć na dzisiaj i na jutro. Chlipnita się tej energetycznej kawy, Kasia pije dzisiaj zaś kawa z cykorii. Na pewno się dziwicie, co tutaj mam, ja mam taką bluzkę tylko kiedyś w Kiku kupiłam, widzicie? Ona nie tak wygląda, ja tak fajnie wygląda i że się ją kiedyś kupiła, bo była chyba za euro, nie? A ją jest bardzo oszczędną, więc godą, kto wie, może mi się kiedy przyjdą. A że żebym dzisiaj rano miała trochę więcej czasu, to bo się pomyślałam, że was zaskoczam dzisiaj moim outfitem. Mam nadzieję, że wam się podoba, że stanęliście, stanąć mi się szczerze mówiąc nie chciało dzisiaj rano. Ale jak się tak pomyślałam, że muszę, a nie chcę, to tym bardziej mi się chciało. Stanęłam z moimi pięknymi, nowymi skrzydłami dzisiaj i tak po prostu jak się już tak rozkulałam w tym korytarzu, poszłam, omyłam dziób, to go dam, Kasia, zrób coś innego, nie nuć im znowu, nie smuć im znowu w tym samym ubraniu, ubier się coś innego. No jak za spotana mnie wyszło, żeby sobie ci kucyczki zrobić, bo do roboty mam trochę później. Życie jest zajebiste, pamiętajcie o tym, dzisiaj jest pochmurnie, wczoraj padało, przedwczoraj padało, chociaż w Polsce była bardzo ładna pogoda, wam powiem. Ja spotkałam się z moją rodzinką, mam cudowną rodzinkę w Polsce. Normalnie, no gdzie nie poszłam, to normalnie ciocia to mi nawet gruszka ostrugać chciała. Tak ukochana ciotka, bo no, tak mi naskakiwała naprawdę i jedna, i drugo, i po prostu fajnie było. Ja jak idę do nich, to ja ich nigdy do słowa nie dopuszczą, bo ją non stop nawiją, nie? Ale oni się i tak cieszą, jak ja zawsze przyjdę. Więc ja zawsze obleciała wszystkich w ten jeden dzień praktycznie. Na grobach jeszcze byłam z teściową, tam my trochę rzeczy porobili, więc ogarnęłam tam, nakupowałam i przyjechałam na ZOT. A podróż mi bardzo super, no zawsze preferowałam auto, ale w autobusie uwalisz się i po prostu siedzisz. Wygodnie mi się siedziało pod okienkiem po prostu, no rewelacja, no trzeba powiedzieć. Poczytałam trochę, podpisywałam na wszystkie wiadomości do was, więc dziękuję za wasza cierpliwość, dziękuję, że piszecie do mnie, dziękuję, zaraz nas będzie prawie 40 tysięcy, to jest po prostu mega, to jest normalnie nie do pomyślenia, ja, to jest coś cudownego i nawet jak czasami myślę, Kasia, przecież oni już Cię na pewno nie chcą słuchać, już tego, oczywiście, że każdemu z nas przychodzą tam do głowy takie momenty, ja, ale coś tam, ale staję na tym tego dnia z tymi swoimi skrzydłami i go, no kto nie chce, niech nie sucho, a kto chce, to będzie sucho. I dziękuję, że ze mną jesteście. Sobota mamy warsztaty w Błon. Są jeszcze wolne miejsca. Zapraszam was bardzo serdecznie. 26 to jest. Wczoraj puściłam posta, więc tam możecie zobaczyć. Tam jest numer do rezerwacji. Na następny miesiąc my są 9 listopada jesteśmy w Rzymie, 10 listopada jesteśmy w Neapolu. Więc zapraszam was bardzo serdecznie. Tam też możecie, tam też był link gdzieś dany. Potem wam też poślę, gdzie możecie się rezerwować na numer telefonu, bo trzeba się zarezerwować, żeby po prostu my mieli orientację, ile osób będzie. Zapraszam was bardzo serdecznie. Zróbcie coś do siebie. Rozwój osobisty to jest coś pięknego, poznać nowych ludzi, dowiedzieć się nowych rzeczy, zrobić coś dla siebie, ja? Wejść w ta jedna sobota, czy ta jedna niedziela na te 6-7 godzin z koleżanką, czy ty pójdziesz do restauracji, widzisz tam przesiedzisz i przeklachasz, to jest też oczywiście potrzebne, czy przyjdziesz na warsztaty, dowiesz się ubrać, jak zarządzać czasem, motywacji dostaniesz takiego kopa w dupa, więc zapraszam was bardzo serdecznie, bo naprawdę jest warto. Dobra, będę kończyła dzisiaj, olaj, lola,
jodłować. Ja mogę zaśpiewać, gdybym ja była słoneczkiem na niebie, nie świeciłabym jak tylko dla ciebie. Dziękuję, ale ja jestem wiśnięto. Ale życie jest zajebiste, muszę iść zaraz do roboty, a ja się w ogóle nie kwapia, nie? Ale co tam, muszę iść, idę uciekom, życzę wam cudownego dzionka. Nie dejcie się podcinać skrzydeł, dzisiaj zaś macie nowe, więc startujcie. To, co dzisiaj zrobicie, jest ważne, już bym to powtarzała, więc idź ta po swoje, zróbcie się plan i po prostu powieście się go na lodówce. Dzisiaj jest 21 października. Za 2 miesiące i 3 dni będą święta. Wiecie, ile to jeszcze można rzeczy zrobić? Jakie to można cele poosiągać? Nie czekajcie do 1 stycznia, kiedy powiecie od dzisiaj robię to i tamto. Dzisiaj, tu i teraz działajcie! No bo po co czekać? Życie tak szybko mija, że nawet nie macie zielonego pojęcia. A potem powiecie sobie tak, a ja mogła, a ja mógł. Więc zrób to dzisiaj. Jeżeli ty możesz, to zrób to dzisiaj. Pa! Cudownego dziadka, kochani, ja zaś mam tu zawsze patrzeć, a ja się non stop tu patrzę, bo tu jest środek, a ja mam tu patrzeć. Trzymaj to się!